Zaczynamy uwielbienie. Tutaj już jest wszystko gotowe. O, tutaj jest. Okej, super. Wszechmogący Bóg cudów jest teraz tam, gdzie jesteś. Siedzi obok ciebie i On przypomina nam dzisiaj. Ja jestem wierny, ja jestem dobry, ja dotrzymuję swojego słowa. Ja wypełniam obietnice, które Tobie złożyłem. Dlatego uwielbiam Go, uwielbiam Go z sercem pełnym wdzięczności. Śpiewajmy razem. Jesteś pośród nas, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, działasz w każdym z nas, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, jesteś pośród nas, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, działasz w każdym z nas, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cud. Jesteś drogą, światłem w ciemności. O tak, taki jesteś Ty. Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda. Jesteś drogą, światłem w ciemności. O tak, taki jesteś Ty. Jesteś tu, dotykasz naszych serc, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu i uzdrawiasz nas, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, zmieniasz życia mnie, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu i odmawiasz nas, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Wszechmocny, Ty czynisz cuda. Jesteś drogą, światłem ciemności. O tak, taki jesteś Ty. Jesteś wszechmocny, Ty czynisz cuda. Jesteś drogą, światłem ciemności. O tak, taki jesteś Ty. Taki jesteś Ty, Panie. Teraz mamy okazję zaśpiewać z wiarą. Nawet kiedy nie czujemy i nawet kiedy nie widzimy, On działa. Taki jesteś Ty. Taki jesteś Ty, Panie. Ty.
ty działasz. Widzę, ty działasz. Nawet kiedy nie czuję, ty działasz. Zmieniasz się i cały czas działasz. Zmieniasz się i cały czas działasz. Nawet kiedy nie widzę, ty działasz. Nawet kiedy nie czuję, ty działasz. Zmieniasz się i cały czas działasz. Nawet kiedy nie widzę, ty działasz. Nawet kiedy nie czuję, ty działasz. Nie zmieniasz się i cały czas działasz. Nie zmieniasz się i cały czas działasz. Nawet kiedy nie widzę, ty działasz. Nawet kiedy nie czuję, ty działasz. Nie zmieniasz się i cały czas działasz. Nie zmieniasz się. On jest tym, który dał nam wszystko. Albo jeśli jest w twoim sercu niepokój. Wszystko. Dzisiaj chcę wam powiedzieć o bardzo ważnym temacie. Temacie, który mówi, że w dniach ostatecznych, i to są znaki czasów ostatecznych, i to jest bardzo ważne, jacy ludzie będą w czasach ostatecznych. Bowiem w czasach ostatecznych, pamiętaj, że w dniach ostatecznych nadejdą ciężkie chwile. Ludzie będą bowiem samolubni, chciwi, pyszełkowaci, wyniośli, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, nieczuli, nieustępliwi, rzucający oszczerstwa, nieopanowani, okrutni, nienawidzący dobra, zdradliwi, porywczy, zarozumiali i kochający przyjemności bardziej niż Boga. A jest to
tak naprawdę dla mnie, wiecie, przyjemności na tym świecie, przyjemności tego świata są dla mnie obrzydlistwem. Bo skoro Ewangelia mówi, że po prostu będą przyjemności, tak, na tym świecie, to uważam, że jest to obrzydlistwo. Uważam, że my, chrześcijanie, powinniśmy unikać przyjemności na tym świecie. Że powinniśmy być tacy jak kto? Jak Jezus. Jak Jezus. I kochający przyjemności bardziej niż Boga, będą zachowywać pozory pobożności, a wyprą się tego, co jest jej siłą. Unikaj takich ludzi. Z nich bowiem wywodzą się ci, którzy krążą po domach i bałamucą naiwne kobiety obciążone grzechami, ulegające różnym pożądaniom. Takie ciągle się uczą, ale nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. Jak niegdyś Janes i Jambres zbuntowali się przeciw Mojżeszowi, tak też i ci buntują się przeciwko prawdzie. Są to ludzie o wypaczonym myśleniu i chwiejni wierze. Tacy nie zajdą daleko, gdyż ich głupota, podobnie jak i tamtych, stanie się jawna dla wszystkich. I tutaj chodzi, wiecie, tutaj chodzi, bracia i siostry, o to, aby kochać dobro, aby rozszerzać miłość, aby naśladować Jezusa. I jeżeli jesteśmy samolubni, to już to oznacza, że jest coś złego. To już oznacza, że z nami coś jest nie tak. Zarozumiali. To też jest w ogóle, wiecie, zarozumiałość. To też jest pewna forma czegoś, co można nazwać zło. Dobrze, uwielbiajmy dalej Pana. Światłem ciemności.